Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, która podsumowuje ten ciężki okres wyborczy. Chcę Państwu powiedzieć o dwóch najważniejszych elementach merytorycznych, które poruszałem podczas tej kampanii wyborczej, które dalej uważam za aktualne. Po pierwsze, to jest wyzwanie, przed którym stoi Polska, wyzwanie o charakterze cywilizacyjnym, wojny kultur, to znaczy zatrzymanie islamizacji Europy i islamizacji Polski. Na ten bardzo skomplikowany wątek poświęciłem znaczną część kampanii wyborczej, ale jest jeszcze drugi wątek regionalny, o którym mówiłem podczas mijających tygodni, mianowicie gospodarka i miejsca pracy w regionie. Walczyłem o zakład w Praszce, przedstawiałem postulaty gospodarcze, między innymi zmniejszenie CIT-u dla małych i średnich przedsiębiorców. Uważam te sprawy za najważniejszą oś mijającej kampanii wyborczej. Dodatkowo ta kampania wyborcza była wyjątkowa jeszcze pod jednym względem, to znaczy w mojej ocenie zmieniają się wektory, jeżeli chodzi o kanały komunikacji polityków z wyborcami. Ja pierwszy raz na tak masową skalę na przykład używałem kanałów społecznościowych w internecie i chcę Państwu powiedzieć, że znaczną część swojego budżetu kampanijnego udało mi się zebrać przez Facebooka. Tak? Prawie 20 tysięcy udało mi się zebrać poprzez Facebooka. Cieszę się, że wyborcy docenili to, że byłem aktywny nie tylko podczas kampanii wyborczej, ale przez 4 lata niemalże codziennie mówiłem, co robię, jak przychodzę do pracy, czym się zajmowałem. I jeżeli szukalibyśmy jakichś elementów podsumowujących tą kampanię, to myślę, że to jest jeden z takich ciekawych wątków, ale najważniejsze, to znaczy ja postawiłem nie na billboardy, tylko na spotkania bezpośrednie z ludźmi. Tutaj mam ze sobą grono osób, które pracowały ze mną podczas tej kampanii wyborczej, poważnie rozmawialiśmy o Polsce i chcę Państwu powiedzieć, że byliśmy kilka razy we wszystkich powiatach województwa opolskiego, toczyliśmy trudne dyskusje i jestem przekonany, że te dyskusje mogą przynieść skutek. A na koniec, na co liczę? No mam nadzieję, że uda się poprawić wynik zeszłych wyborów, to znaczy gdzie miałem 8900 głosów, że zachowam ten trzeci wynik na liście, tak jakie mam trzecie miejsce na liście, a że nasza Zjednoczona Prawica zdobędzie więcej mandatów niż po poprzednich wyborach. Mam taką nadzieję. To jest taki w dużym skrócie podsumowanie naszej kampanii wyborczej.